Przyjęcie informacji z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości i poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011-2015 za rok 2013 oraz sprawozdania komendantów policji i Państwowej Straży Pożarnej z działalności w 2013 roku to tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który odbyło się 18 lutego pod przewodnictwem Michała Lenkiewicza, wicestarosty Jaworskiego w powiatowym zespole schronisk młodzieżowych. Pierwsza z informacji powstała na podstawie materiałów przygotowanych przez służby, inspekcje, urzędy, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe i prezentuje wspólne działania podmiotów realizujących program. Komisja przyjęła informacje jednogłośnie i skierowała ją pod obrady Rady Powiatu w Jaworze. W trakcie posiedzenia dyskutowano także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a szczególnie o ilości zdarzeń i wypadków z udziałem osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu. Rozmawiano także o przestępczości wśród nieletnich oraz o postępowaniach narkotykowych. Komendant Bogdan Kujawiak, podczas omawiania materiału, zwrócił uwagę na malejącą ilość przestępstw, szczególnie tych dokuczliwych. Staje się to dzięki dobrej pracy operacyjnej policji, jak i współpracy z innymi instytucjami i wspólnej realizacji programów prewencyjnych. Sukcesywnie zwiększa się także ilość patroli realizowanych podczas służby, a także podczas służb ponadnormatywnych finansowanych ze środków samorządów lokalnych. Dyskutanci poruszyli także temat weekendowych korków na Krajowej Trójce na terenie miasta Jawora, braku miejsc parkingowych, akcji policyjnych dotyczących trzeźwości kierujących pojazdami i zeru tolerancji dla osób łamiących przepisy w tym zakresie. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o działalności w roku ubiegłym oraz informacja o stanie porządku publicznego na terenie powiatu jaworskiego zostały przyjęte przez komisję jednogłośnie. Podobnie jak sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Jaworskiego w roku ubiegłym, które zaprezentował zastępca Komendanta Mariusz Sobecki. W tym punkcie dyskutowano o zdarzeniach spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w okresie letnim, o fałszywych alarmach, o współpracy z ochotniczymi Strażami Pożarnymi, o wyposażeniu Komendy Powiatowej w sprzęt specjalistyczny obecnie używany, jak i planowany do zakupu. Po raz kolejny na posiedzeniu komisji podjęto temat zagrożenia ze strony tlenku węgla, o działaniach związanych z uświadomieniem mieszkańców w tym zakresie i montowaniu w mieszkaniach i domach czujników czadu i dymu. Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęli plan pracy na rok 2014.